W tym filmie opowiem Wam o pewnej ciekawej offroadowej grupie, czyli o pomorskich szwendaczach. Szwendaczy poznałem przy okazji kręcenia materiału o Daci Duster. Zrobili na mnie wrażenia grupy bez napięcia i bez kija wiadomo gdzie. Jako grupa w ciągu roku organizują kilka większych wyjazdów w teren, no i właśnie na takim jednym dość wyjątkowym wypadzie jestem. Dlaczego wyjątkowy? Dlatego, że jest to wyjazd charytatywny, ale o tym później. Zacznijmy od tego, kto może przyjechać na taki wyjazd. Praktycznie każdy. Dosłownie. Bo nawet Dacia Duster z przednim napędem miała okazję się pobawić. Jazda w terenie jazdą w terenie, ale tutaj chodzi głównie o wspólne spędzanie czasu. A wiadomo, że nie ma lepiej spędzonego czasu niż zajadając się pysznymi wypiekami. Teraz mała przerwa na kawusie. I zaraz lecimy dalej. A no jest ciasto jeszcze pyszne od Dominika. Jest nawet kawusia. Czy jedną ręką to zrobię, czy się poparzę? A, czym będzie? I cyk. Jeszcze ciacho i będę szczęśliwy. Zróbko. Jak już wszyscy podjedli słodkości, wypili kawę i wyprostowali kości, można było dalej ruszać w trasę. Dotarliśmy do Straszyna, gdzie każdemu, komu było mało, mógł się jeszcze wyszaleć, a fabryka błota już czekała z ogniskiem i giełaskami. Co rozdajecie? Co rozdajemy? Żurek rozdajemy. Gorący żurek. Będą dobrze. Też dostanę? Oczywiście, że tak. Interesy z wami to czysta przyjemność. Przechodzimy do najważniejszej części imprezy, czyli do licytacji i losowania. Do wygrania były kalendarze, płyny eksploatacyjne, vouchery i wiele, wiele innych. No i tutaj jestem pod sporym wrażeniem, bo razem z darami w sprzęcie udało się uzbierać na szlachetną paczkę blisko 8000 zł. Więc wielkie brawa dla organizatorów, sponsorów i uczestników. Nie, alkoholu nie mam, to nie jest najciekawsze.